Dzień doberek. Dzisiaj Flomart w naszym mieście, więc wyruszyliśmy z Gawry i lecimy oglądać Fanty. Będziemy meldować dla was prosto z Niemiec. Oglądajcie. Pierwsze szkiełka, co przykuły moją uwagę, są 4. Są 4 za 1 euro. Meteoryty pan sprzedaje. Also das sind Tektite, die schwarzen. Aha, okay. Die entstehen, wenn ein Meteorit einschlägt, dann ist das sofort innerhalb von 2 Sekunden 5000 Grad, alles zerlöst sich in Atome. Der Stein auf der Erde, der wird sofort zu flüssigem Glas und spritzt hunderte Kilometer durch die Luft. Und das ist dann das Teil, das muss dann gelandet sein, irgendwo auf dem Kieselstein. Ja, genau, also kann ich da als Meteorit. Tutaj meteorycik jest. Nawet z koordynatami, skąd pochodzi. Ale super. No i ma ten magnes. No i oczywiście magnesik jest, żeby pokazać, że to faktycznie jest żelazo. Malachit, pokaż. No ładnie to wygląda. Nie, śliczny. Taki kamień. No tutaj pan ma ogromną wiedzę na temat tego, co sprzedaje. Stworzone. No, z kamielina. Też ciekawe kamyczki, wszystko piękno natury. Jakaś tybetańska modlitwa chyba tu jest środka. O kurde. Można wyjąć. Dziwne rzeczy. I tu jest jeszcze na zwoju tybetańska modlitwa. No, niezła rzecz. Naprawdę. Kurde, ma grube fanty. No, ma niezłe fanty, zawsze. No, ciulosek się znalazł. No nie mogę, oczywiście rzymskie, nie? Was haben wir jetzt noch gekriegt? Koralle, ne? Ist ja heutzutage auch schwierig zu kriegen, Koralle. No, kupiłem, kurde. Chodziły za mną. Piękniusie są. Piękne, no. Śliczne. To jest Unia Sowiecka prawdopodobnie. Mega. Za 60 euro. Ale ładny. To ciekawe, bo jest bez żadnych zdobień. Nie? No, ciekawe. Tutaj też. Piękny, nie? Mhm. Więc może foteczkę zrobię. Tamty też jest ładny, ten krajobraz. Jeszcze krajobrazik. Patrz. No, ten jest za 20. Tylko, że to jest drukowane, no nie? Ale rama jest genialna. A, jeju. Tą panią kojarzymy. Piękny. Super, ja. Od pani kupiliśmy te. Co to są? Podstawki? A, podstaweczki takie kolorowe. Podstaweczki pod herbatkę albo kawę, nie? No, mam taki malutki, no nie? Tam, no to ciekawe. A to co? Pokaż to tak do słońca. O! No to jest fajne. Ale do czego by to było? To jest do cukru albo do soli, nie wiem. No chyba tak. Rzeczkę daje, ale powiem ci, że mnie zainteresowało. Podobają mi się takie rzeczy. No, też fajne. Ale ciekawe. O, siema. A perfumy, widzisz? Tak, to są perfumy. To są perfumy, no. To są perfumy. Tutaj widać, że coś jeszcze jest, nie? No. No. To jest zapach dla odważnych kobiet. Naprawdę odważnych. No. No. Podstawka do podawania kawuni. To jest chyba pudełeczko na kluczyki. Tak, dokładnie. Też bardzo ładne. A to już widziałem. No nie wierzę. Za jedyneczkę. Szok. Minki, kiciuś. Aber wenn wir es nicht möchten, dann passiert gar nichts. Ja. Die Erfahrung hat man als Arschloch gemacht. Ja wytargałem takiego za dwójkę za 2 euro. Stary zegarek nakręcany kluczykiem, a Nati wytargała, to jest Langendorf? Langendorf, nie? No ładnie. Piękny jest. Ciekawe czy idzie. No ale za 2 euro? No. Ej, ludzie, za 2 euro. Super. My tak nie zawsze pokazujemy przestraganie, dopiero po zakupie, ale ładne Murano. Ja pierniczę, ty, ono ma zielony odcień. Nie wiem. Pokaż mi to. Prawda? Nie. Nie widać tutaj. Wiecie? Nie widać w świetle dziennym, ale prawdopodobnie to jest z uranem. No, za 2 euro. No to gratuluję. Ja kupujesz telugę. Tak. Tak. Natalia dorwała pudło ze szmatami po 1 euro. Grzebaj, grzebaj. No. Grzebaj. Genialna cukiernica. O, widziałem. Widziałem już tą. Nawet kupiłem chyba z tego samego. Hütte. Moment. Anna Hütte. Tak, mam z tego jakiś kryształ. Ale flacha ogromna. No, pozdrowienia dla Grzesia, który sobie coś takiego kiedyś kupił. Dla Grzesia, dla Grega. Dla Grega i Czarnej. Wziąłem w ciemno, ale ta sygnatura coś mi mówi. Kurczę, gdzieś to widziałem. Nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, 4. Natalia wypatrzyła jeszcze filiżaneczki, ale my je wszystkie weźmiemy chyba. To są czechosłowackie. 15 okay. Euro, no pewnie, ja, Zysia. Wir nehmen. Das denke ich mir, die sind nämlich aus der Tschechei. Ja. Buteleczka z magii, tak, dokładnie, to jest to magii, o którym myślicie. Idziemy jeszcze odebrać telugę, ciśniemy do auta i lecimy na następny Flomart. No. Już na miejscu, raptem 20 minut. Miejscowość Bad Wimpfen. Macie tutaj podaną nazwę, tak jak się pisze. Uderzamy na stragany i meldujemy. Uranowa za 2 euro. Nagrywam tylko tutaj, no nie? No. Przedmiot. Super. No. Dwójeczkę, kurde. Nie wiem, czy będzie widać. I jednak uranik. Tak, uran. Sprawdziłem w plecaku. W plecaku lepiej widać, ale... Aha, no jest. Chyba jest. No. Na 100%. Zobaczymy. Na 100%. Na 100%. Zawijaj, panie. Zawijamy i do sakwy. I jeszcze się napijemy troszkę soczku. Oczywiście łyżeczki. Łyżeczki udało mi się wyrwać po 4 euro. Mam tylko jedną rękę do trzymania, więc tylko tak wam pokażę. No i oczywiście sreberka. Bleistift, czyli te wkłady do ołówków, a tutaj w tym pudełeczku jest gumka. Proszę. Jest gumka do mazania, taka specjalna. Będzie stare, fajne. Też lubię właśnie rzeczy typowo do malowania. Tu jest kredki, a tu jest do pióra ten. Dobra, mniejsza, tinty. Zamotałam się i koniec. tu jest do pieczątek. A jeszcze to jest interesujące. Ale to jest chyba do maszyn. Składy może jakieś... A nie wiem. Dobra, będę musiała zobaczyć. O, ładne. To jest, patrz, znowu on. Mhm, tutaj. Miejscowy. Miejscowy. A to dopiero ciekawostka. To jest do podgrzewania łóżka z dawnych czasów. Wkładało się pod pierzynę i się grzało. No to Natalia ma szczęście. Polskie malowane. Super, Cepelia. No. Gratulation. Chodź, jeszcze ci pokażę. A co? No, tutaj ładne kryształki są. Będzie na świeczkę albo na coś. Inga, możesz wejść jeszcze sobie zobaczyć. Natalia ze swoją sztelugą. 2 euro zegarek dla Playboya. Ale kurczę, porządny ty, ta skóreczka jest fajna. Rewelacja. No, a ja mam koraliczki. A Natalia wytargała koraliki. Czekaj, ciekawe ten kamień. Łańcuszek 925. I to sreberka po 50 centów. Pierścioneczek. No i pierścioneczek też sreberko. Tutaj są punce. 925. Z oczkiem. No ładny ten, to oczko. Ciekawe to oczko, nie? Za 50 centów. Zna się ktoś z was? To niech napisze w komentarzu, co to mogło być za kamień. Za 50 centów. No, ale za 50 centów mega. No i jeśli moglibyście też dać znać, co to są za kamyczki, to też byśmy byli wdzięczni. Komentarze są wasze. Ile? 2 euro takie kamienie. Ania, pomóż, co to są za kamienie? Aniu, nasza kochana znawczyni kamieni. Co to są? Myślę, że to są kamienie, bo mają nawet takie... No ale jakie kamienie? No to jest pytanie. Jakie? Tygrysie oczy? Nie, jak to? Nie wiem. Tiger eye? Nie wiem, no ale Ania nam na pewno powie. Jesteśmy już przy aucie. Już ludzie się zbierają, także też się zwinęliśmy. Pokażemy wam teraz szybciutko, co udało nam się atrakcyjnie kupić. U Natalii kilka szkiełek, przepiękne czechosłowackie kubeczki, oczywiście będą używane. Jedna dla ciebie i druga dla mnie. Tak jest, po jednej nałebka, Czechosłowacja, tego samego producenta. No, w dzisiejszym Flomarkcie wygrywa chyba Murano ze wszystkimi fantami, jakie udało się nam kupić, jeśli popatrzeć pod kątem ceny. Bo są naprawdę świetne te szkła, no nie? A daliśmy za to 2 euro. Aniu, powiedz nam, co to może być. Bardzo cię prosimy. Co tu jeszcze jest? Zegarek. To jest zegarek Langendorf, dokładnie? Langendorf. Langendorf, czy Langendorf. Sreberka, które Natalia wytargała za 50 centów, to znaczy po 50 centów i takie jakieś różowe kamyczki. Bardzo ciekawa sprawa. I ten kamyczek był po 3. No i gumka. Aha, ten był za 3, ten zielony. No i gumeczka, jakaś tam kreślarska. No, w bakielitowym opakowaniu z Pelikana. Polska z Opola. Tak, polska Cepelia z Opola. 1995 rok. To jest taki świecznik. On powinien tak stać w zasadzie. Tak, tak, dokładnie. No i u mnie, ja to wytargałem za darmo, ktoś chciał oddać za friko. To jest ręczna robota. Mundgeblazen. Oczywiście nie marka, tylko sposób wykonania. Lampa jakaś też była za friko, stała sobie. No i tak, oczywiście udało mi się całe szczęście wyhaczyć jeden uran glas. To jest popielniczka za 2 euro. Prześwietny motylek z Afryki. Zegareczek. Łyżeczki po 4 euro za sztukę. No i coś, co mi się naprawdę dzisiaj marzyło kupić, bo czekałem aż ten, znaczy miałem nadzieję, że ten gość będzie i całe szczęście był. Prześwietne jajuszka wzorowane na Faberge. A no jeszcze Natalia sztelugę wytargała. Jedną, drugą. Jedna tańsza, druga droższa. A tu my. Tak, no. I my się z wami już żegnamy. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że się wam nasze zakupy spodobały. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy do tego, abyście mogli być na bieżąco. Zostawcie też jakiś komentarz pod filmem i zapraszamy na następny odcinek, ponieważ planujemy jechać na przeogromny Flomart, targ staroci do Stuttgartu. Także śledźcie i bądźcie na bieżąco. Do zobaczenia!